Mateusz Rębecki, jesteśmy na parę dni przed galą FEN 37. Dzień dobry, Mateusz. Cześć, cześć, witam wszystkich. Widzę, że w dobrym nastroju. Co, waga dobrze schodzi? Wszystko ok? Tak, jak najbardziej. Jest wszystko planowo. Jeszcze tam koło 7 mi zostało, więc z górki, można powiedzieć. No, wiadomo, że to nie jest łatwe, w szczególności jak się 5 tygodni temu też biło podobną ilość kilogramów, no ale jestem profesjonalistą i normalnie to zniosę. Szczerze mówiąc, to chyba jest taka gala, gdzie najbliżej masz terminy pomiędzy dwiema walkami. To, co było w Szczecinie na FEN 36 i teraz FEN 37, tak naprawdę bardzo mało czasu, bo ja nawet, szczerze mówiąc, jak zobaczyłem, że ty walczysz, to byłem zdziwiony. Myślałem, że będziesz dłużej odpoczywał, tak jak tradycyjnie to zawsze było, ale chyba jesteś z tego zadowolony, że walczysz szybko. Powiem w ogóle taką ciekawostkę. Dzisiaj się dowiedziałem, bo byłem, wywiadowałem jednemu portalowi i właśnie redaktor zauważył, że kiedyś też miałem taką krótką przerwę i to była walka, w której przegrałem, więc zobaczymy, jak teraz będzie. O tej walce z Kiełkiem? Tak, właśnie, to wtedy też miałem przerwę 5 tygodni. Ale to nie na Fenie, na Fenie jesteś niepokonany. No tak, ja ogólnie nie jestem jakiś tam... nie patrzę jakoś przesądnie, więc nie stresuję się w jakiś tam sposób. Staram się, żeby każde moje przygotowania były inne, żeby się nie trzymać jakichś tam ram, stereotypów. Z prostej przyczyny to rozbija, dekoncentruje i wprowadza wątpliwości. Także młodym zawodnikom polecam, żebyście nie trzymali się mocno jakichś tam zasad, jakichś tam sztywnych właśnie ram, z prostej przyczyny. Później jak wam to nie wyjdzie, no to będziecie zastanawiali się, no będzie źle po prostu. Będziecie się zastanawiać, co poszło nie tak. No to myślę, że to jest dobre pytanie i też dobrze to ująłeś, ale Osipyan, tak? Osipyan to jest... Osipyan, dobrze, Osipyan, zawsze... Dwie transkrypcje, ale zapytam cię, rywal, który walczył m.in. w organizacji ACA, reprezentuje wschodni rynek, to już jest kolejny rywal, bo o ile się nie mylę, Magomedow chyba też pamiętamy, jak się skończył pojedynek z Magomedowem na bodajże 2 lata prawie temu. Natomiast jak ty w tej chwili nastawiasz się na jaki pojedynek, co to będzie? Tam wydawał się chyba rywal nawet z bogatszym, przepraszam, doświadczeniem. No z doświadczeniem może i bogatszym, no ale tutaj jakby organizacja, w której się bił, mówi sama za siebie. Ja przewiduję różne scenariusze, więc nie zakładam się na jakiś tam jeden schemat, tylko wiele. Jestem przygotowany też bardzo dobrze, więc nic mi nie powinno mnie zaskoczyć, no ale wiadomo, jest to sport, MMA, trzeba czekać i zobaczyć, jak to wyjdzie w praniu. Ile ty odpocząłeś, Mateusz, po tamtej gali? Odpoczywałeś długo, czy raczej nie było praktycznie żadnych jakichś urazów i można było przystąpić do walki, do przygotowań od razu? Nie, urazów nie było żadnych, fenomenalnie się czułem, tydzień tam bodajże było rozprężenia, później jakby wdrażała się w te wszystkie treningi. To też nie jest do końca tak, że to były ciężkie te przygotowania z prostej przyczyny, no bo już byłem przygotowany, już ta forma była, więc trzeba było tylko doszlifować i dopracować niektóre kwestie i uważam, że to jest nawet z jednej strony na plus, no bo ta forma jest teraz pełniejsza, lepsza, te słabe strony poprawiłem. 5-rundowy pojedynek. Zakładasz, że w ogóle do 5 rund może dojść? Bo raczej ty jesteś takim wymiataczem, który pacyfikuje rywala, gniecie i na końcu rywal albo odklepuje poddanie, albo po prostu nie ma już sił i sędzia przerywa ten pojedynek. Staram się zakładać, że każda moja walka będzie przebiegała cały dystans. I tutaj w tym przypadku też tak może być, no, nie wykluczam tego. Wiadomo, że mam silne, mocne uderzenie, dobrą bazę zapaśniczą i potrafię poddawać, wszystko może się zdarzyć. Mój przeciwnik może nie miał jakichś tam knockoutów, ale poddania z kolei bardzo fajne, więc kto wie, jak to się wszystko potoczy. Karol Chabros chwalił Cię za umiejętności bokserskie, że się poprawiły, że Ty się czujesz coraz pewniej. Tak faktycznie jest? Skoro on tak naprawdę tak mówił? Tak, powiedział, bo ja robiłem wywiad z nim przecież po poprzedniej gali, chyba jako jedyny. O, skoro tak mówi, to może tak być. Pozdrawiam w ogóle i dziękuję za pomoc. No. Tak, no to trzeba przyznać, że masz klasowego trenera i chyba ta współpraca dużo satysfakcji Ci daje. No wystarczy zobaczyć, od kiedy z trenerem współpracuję, no to wyniki mówią same za siebie, no co ja tutaj będę słodził. Zobaczcie, że te ciosy dochodzą celu i no, jest technicznie według mnie bardzo dobra, duża poprawa, no i kurczę, no, klasa sama w sobie, można powiedzieć. Mateusz, czekam na pojedynek. Ja myślę, że wszyscy wiedzą, jak on się skończy, ale musisz zrobić jeszcze robotę, nie rozluźniać się, zrób tą robotę. Czekamy na pojedynek i informacje, że UFC wyszperało takiego zawodnika, że jest taki zawodnik. Myślę, że UFC już wie, ale mam nadzieję, że będziemy mieli kolejnego zawodnika polskiego w wadze lekkiej. No i co? I zobaczymy. Przejedziemy się po tym kaukaskim MMA. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Mateusz Rębecki. Dziękuję. Dobra. Dzięki.